o 75-leciu brzeskiej biblioteki. Dostrzega się wciąż, że czytelnictwo w kraju utrzymuje się jeszcze na niskim poziomie. Biblioteki to godne koła ratunkowe. Wracały do swych funkcji po wojnie, tworzono też nowe, były potrzebne. 75-lecia będą świętowane licznie, ale ta biblioteka brzeska jest bliska sercu, nasza. Teraz w miejscu nowym, jasnym, przestrzennym, ale i ta na Puszkina, tam był duch. Nasza biblioteka ciągle w czołówce z racji osiągnięć, a o wielkich zasługach, sukcesach, operatywności załogi mówią jej kroniki, statystyki. To wszystko tworzą oddani dziełu ludzie. Wykształceni, chętni, pracowici, przyjaźni. Z radością dostrzegam, że często po książki czytelnicy stoją w kolejce, jak po chleb, cierpliwi, a czas pandemii, w maskach. Przesuwają się, czekając na dobry towar. I tutaj zasada jak w handlu. Dla nas klient jest najważniejszy. Bez niego tracimy sens. Cieszmy się z tej prosperującej wzajemności. Psycholodzy zauważają, że pandemią towarzyszyć i nam będą traumy, stany pourazowe. One już są. Książki mają moc ochronną, terapeutyczną. Czytajmy, czytajmy, jeszcze raz czytajmy. Kto czyta książki, żyje podwójnie. Umberto Eco. Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Wysława Szymborska. Książki to wiedza i radość. Kultura i energia czysta, niesterowana. Wolność wyboru, każdemu według własnych potrzeb i upodobań. Gratuluję tych 75 lat i proszę o wiele następnych. Biblioteki mają istnieć i mieć sens do końca świata. I 2 dni dłużej, bo z kulturą można więcej.